Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Total War Attila, modyfikacja Medieval Kingdoms 1212 i jesteśmy przed bitwą, można powiedzieć, pod Wilnem, ponieważ tutaj wróg wyruszył na nas, kiedy oblegaliśmy to miasto. Jak widzicie, on tutaj ma teoretycznie, według przynajmniej gry, sporą przewagę. Ale z racji tego, że ja mam dosyć duże oddziały konnicy w postaci konnych zbrojnych z XIII wieku i polskich rycerzy również z XIII wieku, myślę, że powinniśmy dać sobie radę, albo chociaż w dużym stopniu go w tej bitwie obić, na tyle, żeby po przyjściu tu jeszcze raz udało nam się zdobyć miasto. Ale postaram się ogólnie tutaj natłuc go, ile wlezie. No te widzę trzy oddziały, na pewno polecą. Będą ci pewnie tutaj stać. Właśnie tą taką tendencję tutaj ma komputer, że on nie przesuwa tych oddziałów. Dobra, ładna pogoda bardzo jest. Dobra. Tutaj wódz może z nimi ruszyć. Okej, okay, rozpoczynamy bitwę i do przodu pewnie. Dokładnie tak. Wszyscy idą do przodu. Dobrze. Dobra, gość, nie gadaj mi tutaj o moralach. Teraz. A, z lewej strony, dobra, już go widzimy. Już on chyba ruszył tutaj tą strażą przyboczną na spotkanie z tymi oddziałami. A, widzę, on tu już się układa, tak jakby czekając na przybycie armii tych posiłków. Każdy jest lepszy niż straż przyboczna? A, właśnie, formację zmieńcie. No to wy tutaj na bok, wy na nich. Na nich. Na oddziały te. O, ktoś tam chyba dosyć mocno zwolnił. O, rycerze. Trochę wolniej widzę, biegną. A, pięknie się w nich wbili. Fakt, że ich tu ten płot trochę zatrzymał. O, ci to w ogóle się załamać chcą już od razu, ci topornicy. Faktycznie tak też się stało. Tutaj postarajmy. A, rycerze się ze sobą tutaj zakleszczyli. Dobra, ja już widzę, że on nadjeżdża. To się ustawcie jako kontruderzenie. Wesprzeć trzeba tutaj chłopaków. A, tym tutaj biegnie oddziałem, spróbuję ich rozbić. A, w sumie z drugiej strony nie, no. O, wrogi wódz poległ, doskonale. Ilu ich tu jest? 10? Dobra, nie ma sensu dalej walczyć. Spróbuję złapać w takim razie tych tutaj. Tylko że oni się z nim... Zderzą się. A, zaczął się wycofywać. Nie wiem, czy go dogonię. Dobra. Oj, chyba go nie dogonię. Dobra, nie ma co gonić, bo nie zdążę. Dajmy sobie tutaj ze dwa oddziały. Co, chcę tą konnicą mnie zaatakować? Dochodź. Rozbijemy ten oddział. Nawet lepiej będzie dla mnie, bo nie będą mi się tam gdzieś mieszać oni. Dojechać ich dosyć szybko.
Dobra, inaczej się ustawimy. Nie ma sensu aż tam biec. Dawać tutaj. Tu ich rozbili. Dobra, wycofamy się. Chociaż na tłuc, czyli ile wlezie ich. Aktywni są nawet. Trzeba dać im odpocząć. Wracamy. I tutaj te dwa oddziały na tą stronę, niech się przesuną. Trzeba uważać, bo mnie tutaj zaraz złapie tym zasięgiem ze łuczników. Na 13 zostało, no trudno. Nie wiem, czy ten oddział zostanie zlikwidowany, czy nie. Zobaczymy. Ci mogę też wyciągnąć dosyć mocno w pole, po to, żebym później, jak będę miał go doganiać, pod warunkiem, że wygramy oczywiście, to żebym miał możliwość jak najdłużej gonienia tych oddziałów i wybijania ich ile wlezie, zanim dotrą do granicy mapy. Dobra. Jestem zdyszany już. Kusznicy już są i kusznicy na miejscu, doskonale. O, co on tu robi? O, dobra, przychwyćcie ich. Widzę, że on chce tu kogoś zaatakować. On tak od frontu? A, nie złożyłem się, niedobrze będzie. Powinien być złożyć chłopaków. Szlachecka kawaleria. Dobra. No dobra, to mnie też do przodu od razu wyrwijcie. Czy nie wiem, co on za manewry tutaj odwala. Dobra, łuczniku trzeba przesunąć do przodu. Zwolnijmy sobie trochę. Naprzód. Utłuczcie ich, ile wlezie, ile się uda. Wy zakręćcie na nich. W tym dużym zagrożeniem oni dla nich są. Może chodzi o to, że jakby dali się im ostrzelać. Tutaj. Dobra, tam widzę, że wygrali w sumie. Ale chcemy obić ich jak najmocniej. To, żeby więcej czasu im zajęło wrócenie do boju. Dobra, weź ich omi. Oni się plecami odwrócą, więc powinni dosyć mocno dostać. Ostrzałem, zobaczmy. A, to pewnie ja sam sobie ostrzelałem teraz. Dobra, tu topornicy ruszyli, tu ci ruszają do boju. Myślę, że całkiem dobrze nam to pójdzie. Dobra, już przestańcie ich gonić. A, ci tutaj się podłomali po zderzeniu z tą konnicą. No, no to wracać do boju, zostawić tego. Nie wiem, czy on padł, czy nie. Tu można zobaczyć, czy on tu jest gdzieś? A, chyba go nie rozpoznam. Szczególnie akurat to było dosyć łatwo rozpoznawalne, który to jest jakaś ważna osobistość. Ale dobra. Ci z nich strzelają. Okej. Okay. To się z nimi teraz tłupą. A, dobra, tu się ktoś już załamał. Łucznicy się załamali. Dobra, wy na tych. A wy na tych tutaj. Ci gonią. W złym miejscu jest dowódca. W sensie ciężka sprawa, bo jeżeli zaczną go ostrzeliwać, to za bardzo nie mam kim go wesprzeć. O, konni zbrojni strasznie zostali ostrzelani, widzę. No, obrócili się.
Tak, wiem, którzy nawet. No, tak myślałem, że to oni. Nie, dobrze. Tutaj zaraz powinni uwolnić ten oddział. Być można ich wysłać na tych włóczników. Dlaczego oni dostali od tych? Może dlatego, że ostrzeliwali ich koledzy dodatkowo i wspomogli. A, jakoś tak dziwnie zakręcili tutaj teraz. Dobra. Ubijcie ich. A wy w takim razie łapcie tamtych. Dobra. Łapać w takim razie. Pomóżcie tutaj, dowódcy. W sumie do tych ostrzelajcie. To chyba swoich ostrzelałem znowu. Ustawcie się tak. Ci w międzyczasie mogą postrzelać. Panowie, nie poddawać się. Kogoś bliżej mogę rzucić. Aha, ty masz mały zasięg tego, kurde. Dobra, to lej ich tam dalej. No teraz oni się załamują. Są okrążani. Kogo wy tu jeszcze bijecie? Dobra, pomóżcie gdzieś tutaj. Ojejku. A, szkoda, że nie zauważyłem, że oni wrócili do bitwy. No, będziemy mieli wybity oddział całkiem. Nie będzie z czego ich jakby odtworzyć. O, właśnie padli chyba. Ostatni. Kurczę, nie zauważyłem. Mój błąd. Takie oddziały to tylko w Krakowie. No, tu bardzo dużo ich ucieka. Łapcie ich. Trzeba było zacząć ich łapać. Tu nic stoi, nic nie robię. Dobra, w plecy. Się obrócili, to trzeba korzystać. Tutaj za bardzo nie ma co. Możliwe, że się zaraz rozbiegną. Co oni tak długo biją tych rusińskich łuczników? Przy międzyczasie są ostrzeliwani. A, tu bardzo duży oddział milicji ucieka. Dobra. Dajmy już normalne tempo. Możecie łuczników ostrzelać. Milicja jakaś ucieka. Strzelajcie do nich. Dobra, łapać ich teraz trzeba. Tamtą stronę już raczej ich nie dogoni. Chociaż można spróbować. Myślę, że tam ci sobie poradzą. Wyłapcie tych, żebyście nie dostali takiego sensu, żebyście biegli. Co tutaj mamy? O, cicho dobiegnę. Coś jeszcze nie jestem pewien. No to z życiem to strzelanie może trochę. Nie stójcie. Wiśniacy uciekają. Aj. 80. Niedobrze. Dojdą do granicy. Tak samo.
postaram się jak najbardziej wykorzystać to. O, tu jeszcze coś biegną. 97, łapać ich. Dobra. Myślę, że kogo mieliśmy połapać, to połapaliśmy. O. No. Łapcie tych. Straty trochę ponieśliśmy mimo wszystko. Dobra, odpuśćcie sobie. Jeszcze zostały oddziały, więc... O, to już rozbili ich dosyć mocno. Okej. Okay. Możliwe, że uda nam się wziąć teraz szturmem ten... no... to miasto. Dobra. Jakiś żołnierz się zabłąkał. O, też złapali. A jest jakiś pojedynczy ucieka. Dobra. Heroiczne zwycięstwo. Oto prawdziwe zwycięstwo. Chwała, heroizm i potęga. Twój wróg został zmiażdżony. No, zważywszy na to, jaką miał przewagę. No, zobaczmy. 637 nasze straty. Jego 3001. Tak więc dosyć sporo. Tylko ciekawi mnie, czy przeżył ten oddział, ale raczej pewnie będzie zlikwidowany. Diabnął go. Zaściągamy tych chętnych, co chcą, do naszego woja. W końcu prowadzimy oblężenie. Tak, oddział stracił zbyt wielu żołnierzy i został rozwiązany. Niestety, plus jeden tylko procent. No dobra. Wydawało mi się... Chyba gra liczy w taki troszkę dziwny sposób. Nie liczy tego wspólnie, co żeśmy utłukli, tylko... To co tak naprawdę z tego jednego oddziału udało nam się pojmać, bo nie sądzę, żeby z 3000 tylko udało nam się 1% odzyskać. O, padli wszyscy i tu ktoś padł też. Sukcesja cesarska. Co tu się dzieje na tej mapie? O, technologia jakaś będzie. Tak, o, to tak wygląda sytuacja, że Królestwo Węgier wypowiedziało nam wojnę, po czym ja nie wiem, czy oni zaczęli ich tutaj bić, no ale... No niby wojny nie mają z nimi, a oni tutaj plądrują te ziemię, to nie wiem, o co chodzi. Żeby się poróżnili o coś, zobaczmy. Księstwo Śląskie. Plądrowanie i blokady Księstwo Śląskie. No właśnie, oni ich tu tak jakby szukają sposobu na wojnę. No to nas trochę lubią. Mamy całkiem przyjemny z nimi handel. Księstwo Wielkopolskie za to powiększyło się i chyba wypowiedziało wojnę Danii? Coś takiego było, ale chyba się skończyła ta wojna. Bo widzę, że już nie prowadzą z nimi wojny. Tu powstała nowa frakcja na górze, Prusowie, którzy zostali stworzeni przez tak naprawdę oddział z Halicza. Oni się specjalnie aż tam na górę przeleźli. Natłukli właśnie temu wielkiemu księstwu litewskiemu, które również tutaj miało swoją, powiedzmy, miejscowość, i ich tak jakby uwolnili, co trochę mi tutaj psuje szyki, ale lepsze to, niż jakby oni mieli tam zająć i mieć w tamtym miejscu kolejny region, bo byłoby to problematyczne, ale podpisałem z nimi traktat handlowy, więc kasa od nich płynie. To myślę, że może na razie tak zostać. Tutaj z nimi mamy chyba pakt o nieagresji, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, bo oni dosyć są silni, mi się wydaje, więc wolę na razie z nimi nie zaczynać, a również nie mam na razie pomysłu, po co miałbym zajmować te tereny. Tutaj można powiedzieć, tutaj pamiętam, jak się Bactrium startowało jeszcze w ROM 2. Tutaj z nimi też jest w miarę spoko, więc myślę, że naszą tutaj wschodnią granicę mamy zabezpieczoną.
i jak tych ubije księstwo, Wielkie Księstwo Litewskie, można będzie pomyśleć coś tutaj o wojnach z nimi. Tylko że nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy w momencie wypowiedzenia wojny nie dojdzie do czegoś takiego, że się na nas obrazi papież, że chrześcijańskie kraje walczą pomiędzy sobą księstwa, można powiedzieć. No my jesteśmy cały czas księstwo małopolskie, chociaż jesteśmy już dosyć, no może nie potężni, ale troszkę więksi. Na razie mamy imperium nieistotne. Zobaczymy, czy po przejęciu tego, czy po przejęciu właśnie Wilna, czy przypadkiem nie skoczy nam poziom. Powinniśmy to wziąć szturmem, tak też się dzieje. Agresywna postawa i chyba żeśmy ich utłukli na dobre. Miasto jest nasze i okupacja oczywiście. A co tutaj mamy? O, widzę tutaj Prusowie sobie ostrzyli zęby na to Wilno. Na szczęście my to zajęliśmy. W sumie w dobrym momencie wychodzi na to, że tutaj podeszedłem. Je zajęłem. Bo no to by był naprawdę problem, jak oni by to zajęli. A ci tutaj widzę zakonni dezerterzy. Nie wiem, co robią. Na morzu zaczynają, widzę, tutaj rabować. Ale wytnie ich to zaraz, bo tu choroba morska na nich działa, więc wymrą tam. No nic, nie wiem, czy nie będę musiał ich zająć. O, oni drewno w ogóle mają. No, to ciekawe. Tylko to naprawimy. Pola pszenicy się naprawi. To do wyburzenia. Stado bydła też można naprawić. No i okej. Kasy trochę wpadnie. Fajna kasa stąd leci? No niespecjalnie. To w ogóle mała żyzność jest z tego terenu, więc nawet nie wiem, czy to jest sens, żeby tu były pola pszenicy. Ale niech na razie będzie, bo nie mam pomysłu. A najłatwiej jest na razie naprawić. Siła osady, siła murów. Troszkę uszkodzone. Tutaj na pewno postawię warsztat murarza, dlatego że warsztaty murarza raz, że dodają nam bogactwo z przemysłu, a dwa, że koszty budowy obniżają, ale 6 tysięcy to może ja na razie nie będę tutaj tego budował. Aha, w Kijowie zacząłem już przerabiać budynek na nasz. Tu tak samo, robimy zamek. Ciekawi mnie, czy zamek będzie taki sam jak... znaczy taki sam jak miasto, czy jednak coś się zmieni, bo zobaczcie. Tutaj, gdzie bym nie najechał, z lewej strony mamy ten dosyć długi opis, ale wszędzie mam osada otoczona podstawowym murem. Nawet przy tych najwyższych piszę, że podstawowym murem, więc nie wiem, czy faktycznie coś to nam da, czy dalej będą te drewniane mury do niczego nieprzydatne. Plac targowy, tak dalej, warsztat murarza, no niestety już wyższego poziomu nie możemy. Musimy technologię odkryć, stado bydła, na razie to niech wszystko tutaj sobie stoi. W Krakowie coś można by było rozbudować, klasztor albo murarza. O, tutaj murarza mam nierozbudowanego, więc jak najbardziej to tutaj zrobimy. No i co, no i to tyle na razie. Obstawiam, że znowu trochę czasu minie, zanim cokolwiek będę w stanie większego zdziałać. Na pewno wojsko gdzieś tu ściągnę, ale czy Gdańsk lub Poznań będę w stanie zaatakować, to nie sądzę. Ale można by wykorzystać tą sytuację, jaka się teraz nadarzyła, i spróbować ruszyć na ten ostrzy Chom. Jeżeli on by wypowiedział im wojnę i by tutaj oni go zajęli mimo wszystko, to można by było nam szybko ruszyć. Dobra. Podejdźmy tutaj przed zakończeniem tury. Ja wiem, że stracimy żołnierzy. Na szczęście tylko kilku. Chociaż każda śmierć to tragedia, ale na tylu, że możemy sobie tu... Chociaż w sumie co ja... Nie, nie, dobra, bo ja nie chcę tracić woja. A jak wejdę tam, to dojdzie do strat z powodu zimy. No dobra, stanęliśmy na granicy, najbliżej jak się dało. Właśnie szkoda, że nie ma tutaj więcej tych pół roku, bo tak to już bym... No może byśmy mieli akurat coś innego niż tą zimę co chwilę. Tutaj mi się wydaje, że już chyba nie ma aż takich tych, no tak, tu aż takich srogich zim nie ma i tu już widzę, że będzie można się przemieszczać nawet w trakcie zimy. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja na pustyni. No, nie mogę zobaczyć niestety. Tu są srogie zimy cały czas, tu dopiero gdzieś się widzę, trafiają już takie cieplejsze. No nic. To plan na kolejne tur, przynajmniej dla mnie, jest pewnie rozbudowa. Tutaj postaram się naprawić to, co zostało zniszczone i przebudować to na tyle, żeby nam jakąś sensowniejszą kasę przenosiło niż te 286.
No i dalej będziemy coś próbować. Ja spróbuję może to zająć. Jeżeli będzie to o tyle ciekawe, że coś tu się będzie dziać w trakcie zajmowania, dojdzie do jakiejś większej bitwy, no to oczywiście się z wami podzielę. A jak nie, no to nie. No jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, właśnie. I dalej nie jesteśmy imperium, no. Nie jesteśmy niczym większym. Zobaczmy. Imperium. Aktualnie kontrolowane osady 4. Ciekawe, bo prowincje mamy 5, a osady 4. Dlaczego? Dobra, no to możemy się nawrócić na religię, ale to nam nie jest potrzebne na ten moment. O, to trzeba za to zwiększyć. Zobaczmy. Co my potrzebujemy, żeby być większą tą... No właśnie teraz powinno dogodne uwagi się trafić. Imperium inspirujące, budzący postrach. Ale czemu to takie wszystko drogie się wtedy robi? Takie trochę ten ład publiczny. Takie trochę nieprzyjemne. Lojalność w ogóle minus dwa dla wszystkich. Dobra. Populacja. O, zobaczcie, mamy 356 tysięcy osób mieszka w naszym kraju na moment obecny, więc myślę, że no to takie liczby to są sensowne, a nie te 10 tysięcy, co mieliśmy na początku gry. No nic, dobra. Tak więc tak wygląda nasza mapa i nasze dążenia do odbudowy państwa polskiego. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już mi się uda to zrobić, chociaż nie sądzę, zważywszy na to, że może tutaj dojść do jakichś większych starć na granicy i będzie mi to zajmować czas. Tak więc to tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko!